Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Days Gone. Słuchajcie, ruszam dalej. Miałem jechać po paliwo, ale w zasadzie po to paliwo jechać, no, nie muszę, bo teoretycznie... teoretycznie w sumie mam zatankowane. I teraz mam coś, oczyścić strefę lęgową w obozie Drwali. W sumie tutaj trochę będzie... Trochę będzie tej eksterminacji, ponieważ mamy aż 6 tych gniazd. Ale trzeba będzie się chyba tym faktycznie zająć. Więc no cóż, to jedźmy zatem. A czekajcie, mogę sobie... Aha, na tym sobie nie mogę wytwarzać, dobra. Mam nadzieję, że mi nie braknie tego. Jedziemy. Kurwa. O, widziałem typa. Ale chrzanić go. Jest nieważne. No ten motor, żeby po prostu szybciej jeździł, to było już elegancko. O! Snajper na drodze. Naprawa, okej. Okay. O, shit! O, cholera, nie teraz! Jak, ale skąd? Kurwa, mać! Jakie oklep mi dają? Nie ruszaj się! Brać go! A wy nie, tak? Dobra, że kurwa ten snajper gdzieś. To była twoja ostatnia pułapka. Haha! I to był strzał. No. I było. Było fifokować. Frajerzy. Kurwa. Napraw. Zobaczmy, co da się zrobić. Wszystko się da zrobić. Dobra. A czy ten chłop se tutaj spadł z tego drzewa, czy nie bardzo? Tu niby on na tym tabie na drzewie siedział, nie? Aha, i dobra. A mogę tutaj sobie wejść jakoś? Ciekawe. No bo... Widać, że ma u góry. Widzicie tą kryjówkę? O! I... jest typ. Ale jak tam wejść? Tej. Czekaj, czy na to się w ogóle da wejść? Albo... czy może trzeba mieć umiejętności? Zresztą dajcie znać, może w komentarzu ktoś z was miał jakieś takie info, czy da się wejść na drzewa, a jeśli tak, to... to jak? Czekaj, czekaj. Koktajl leczniczy, bandaż. Wytwórz. Dobra. Jednak dobra była ta snajperka, nie powiem, to był dobry wybór raczej. Bo gdyby nie snajperka, to ja bym go nie ściągnął. Ale w takim wypadku mi się to udało. Więc w sumie to był dobry motyw. Wow. Spróbuję. Ale jak się nie uda, to ino roz. I dobra, nie róbmy tak. Mm.
Nie gadzę, że ja... Nie gadaj, że ich nie zapisało, że jak ten... Chyba zwątpię. Nie. Oby nie. Ale nie, czekajcie, pada deszcz. Wcześniej nie padało. Dobra. Easy. Czekaj. Tutaj widziałem ten. Benzin, czy co to, jakieś takie gezlinum? Nafta. To się przyda do tego, do wytwarzania koktajli Mołotowa. Musimy to jakoś objechać, słuchajcie. Tędy nie pojedziemy. To już w sumie mi pokazuje na mapce, że mam jechać tędy. Czemu ja pojechałem tam po prostu? Nie wiem, to było dziwne. No Maciej, ciekawe, czy naprawdę robicie zasadzki i napadacie na transporty zaopatrzeniowe. Co on tak nie jedzie za bardzo? Co jest tak cicho? Kolejny snajper. Tyle. Uwielbiam to. Ale czemu nie słychać nagle tego? O! Okej, to tutaj. Dobra. Oj, w tym obozie będzie ich pełno. No tak, no. Musisz zostawić tutaj motocykl, bieg, albo... Ściągnie ci ich wszystkich na głowę. A co to jest? A to jest ten chyba obóz, nie? Łowca obozów, ta... Horse Creek. Więcej? No. Kurwa. Tu jest już jedno. Ciekawe, czy tym... A nie, to jest gad odłamkowy. Dobra. Uwaga, leci! A i co wy na to, co? Chodźcie, wy zasrańce! No chodźcie! To ma być ich szyb. To ma być ich sześć, no, sześć gniazd. Ja bym sobie z tym strzelał, w główki po prostu. No, nieźle. Kolejne trofea. O, trofea się przydadzą, bo to mogę je sprzedać. Ale widzę, że są też takie... O, jest paliwo. Jedno gniazdo z głowy. Są takie beczki. Ile jeszcze macie? Jeszcze pięć. To szkurła się, ty ruszusz. Ho, fuck. No tego to się nie spodziewałem. Dobra. W tej ruderze musi być jakieś gniazdo. Tu też jest. Gniazdo. Dobra, chłopcy, dalej śpicie. Nie zwracajcie na mnie uwagi. No, chłopcy i dziewczęta. Jazda z tym.
Dobra, jasne. Yes. Dobra. Ryryryry. Chyba pytanko, czy... są tutaj, tu są skrzyneczki. Amo. No i to się rozumie. Chodźmy, przyjacielu. Ależ to jest dobre. Taki napierdalny z tym toporkiem. Ale czekaj, czekaj, to jest 31%, czyli mój tu puarek. Ale ja sobie chyba tutaj napraw. 100%, nice. Tylko w sumie tak, naprawy złomłem, nie? Wszystko pięknie, ładnie, tylko my ten złom też potrzebujemy do napraw. Wiecie czego? Motora. To wygląda na miejsce, gdzie można się zadomowić, co? Kazyn? Chyba nie gniazdko. Kurwa, co? Nagle się wszyscy tu razem zasraliście? Jezu Chryste. O, jebane świruse. Co wy tutaj wyprawiacie, co? Zajebisty tekst, że się tu razem wszyscy zesraliście. Jest ich gwiazdko. Nie. Robi się coraz zimniej, bo myślałem, że pomogę. Zajebisty tekst. Gniazdo zniszczone. A co, niewiele za? Tam jeszcze trzy. To jest. To są trzy? Jak to jest? To by tutaj. A to czekaj, czekaj, czekaj. To chyba są trzy tutaj. Ale że tak? Idź warkotać, kurwa, gdzie indziej. Się kuźwa nie nadajesz do warkotania. Ta, czyli to było aż trzy... No proszę, proszę, jeszcze u góry. Up. Nice. Czy co, jeszcze dwa? Jest to jakby tu gdzieś na początku. Dobra, to ja sobie może wytworzę ten. Jeden? O nie, o god, czego mi brakuje? Potrzebne materiały, butelka po piwie. Okej, okay. To może jakąś butelkę tu znajdę. A, wiecie, jest jedno. Bum. No, chłopaki. Spróbuję tym, ale... O, go wyjebało. Muszę przeładować.
To było zajebiste. Wuh. Dobra. Kim pasuje, w wypadku pasuje mi zajrzeć chociaż butelkę po piwie jedną. To musi pięknie wybuchać. Porywaj niezniszczalnik, duj. No, a tego nie mogę przenieść, nie? No właśnie. O, nie, on złomu. Tylko troszeczkę, no dobra. Ciekawe, co się stanie w tym. Łocie, panie, ale wyjobczyło. O! Butelka po piwie. Mówisz, mosz. Czyli okej, czyli tutaj jeszcze jeden. A to możemy sobie spokojnie wejść tam do góry i z góry to czasnąć. Mhm. Ale wiecie, co jest dziwne? Coś za łatwo poszło. To was trochę rozgrzeje. No i elegancko. Nice. Czy to już wszystkie? W końcu. Cycek tam był. Czy to już wszystkie? W końcu. Wszystkie. Nice. Buzer, po sprawie. Oczyściłem te gniazda. Na górze powinno być teraz mniej wirusów. Ej, Dick, jak poszło? Ile dużo ich tam było? Nie, nie było aż tak źle. Dlatego chciałem je sprzątnąć, jak zrobiło się ciemno. Ale niektóre z nich były silne jak cholera. No, które niby? Jest chłodniej, robią się silniejsze. Przecież to wiesz. O, słom. Tak, tak, Buzer. Wiem. A nie, co, to gwoździe. Dzięki za załatwienie tego, Dick. Prześpij się, Buzer. Bez odbioru. Co jeszcze się rzuciła na mnie, sucha? Ja się nie spodziewałeś tego. Co tam się jara jeszcze? Dobra. Dobra. To było na początku przecież. Coś się bugnęło. No dobra, fajnie, pudełka, gwoździ i tak dalej. O, toporek. A to co? Przyda się. A nigdzie nie ma, kurde, tego. Niestety. A już tutaj sobie mogę posłać samochody. Nigdzie nie ma, kurczę, złomu. Gwoździ to od zarąbania. Teraz, nagle. Szmaty się ogólnie przydadzą. O, tu będzie raczej ten. Amo. Mhm. No, same gwoździe. To zabieram. W sumie dużo jest tutaj takich rzeczy, więc lepiej to pozbierać niż ma zostać. O, to też się bugnęło. Chyba, że...
co się kurwa skradasz? Zajebiste one są, zajebiste są. A czekajcie, w tym samochodzie mogą być te. W tym samochodzie mogą, może być ten, nie żelazo, tylko złom. Oby alarm nie się nie włączył. No i jest złom. Potrzebuję złomu. Ile tak złomu? 4 sztuki złomu. Nawet spoko. Trzeba będzie, słuchajcie, poinwestować na drodze. Jak będę gdzieś widział jakiś samochód. O, tutaj nie ogarnę. To będę musiał ten, kurczę, poszukać złomu. Gdzieś w takich przydrożnych samochodach. No to jazda. No i dobrze to paliwo gdzieś jest, także jak jest paliwo, to... Dobra, okej, czyli co? To mamy. Gdzie ja znowu kieruję? Aż tu? Co tutaj jest? Pamiętam. Coś tu odwiedz pomnik upamiętnej Sary. O Boże mój. Really? Tutaj mamy znowu gniazda. Ale byśmy sobie to oczyścili, to by było spoko. Ten kamp mnie tutaj jeszcze. Jestem blisko. Tylko kurde, tam snajper jest, ja pierdzielę. Ten snajper mnie trochę demotywuje. Ale w sumie możemy sobie zrobić szybki zapis. Zapis standardowy. To. A czekaj. Zejdź jeszcze. Tutaj mamy motor uszkodzony, a chyba te cztery coś te... O, elegancko, naprawiłem. To w sumie dwie sztuki złomu poszły na naprawę. Kurde, tylko ten snajper tam. Widzisz. Musimy wszystkich pozabijać, aż do ostatniego skurwiałego bydlaka. Ależ ja mam cela. Mam cię. No chodź, podejdź bliżej. Podejdź tutaj, pokaż się. Może ci się kończy amunicja, ale trzech zabiłem. I zabiłem snajpera. Jak zabiłem snajpera, to teraz myślę, że bezpiecznie mogę tam podjechać. Wydaje mi się, że będzie wtedy w porze ich tam ogołocić. Owszem, jeszcze ktoś tam jest, bo normalka. Ale... Słom mają. Nice. Jest ich tutaj dwóch na pewno. Tutaj może być trzeci, bo też jest światło jakieś. Ludzie idą! Co jest? O kuźwa! No dobra, czyli nie było tak łatwo jednak.
Kurwa. Czekaj. Koktajl regeneracyjny. Shit. Wisienka na torcie. Kurwa, ich tam jest trochę. Trafiony. O mój Boże! O shit! Bomba rurowa? Nice. Wszystko chyba. I tak za mało. Jakaś sucza się drze. Jeszcze czterech, obóz wypadał 11 na 14. Czy jeszcze czwórka ich tam musi być u góry. Paliwo tu mają nawet, ha. Tak, na pewno jak sobie popatrzę w tą stronę, to na pewno będę widział wszystko. Powracaj do kryty. Jeśli wróg cię zauważył, wyjdź z jego pola widzenia i ukryć się. I ukryć się. W końcu przestanie cię szukać. A spoko. O, wyjdź. 12. To będzie 13. Zaraz będzie po wszystkim. 13 i jeszcze jeden dzień został. Jest. Oberwał. To tyle? Idy, dead body. Jestem więcej? Jest. Następnym razem nie zasadzajcie się na niewłaściwego gościa. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Spadaj bunkier? Z dzikiego zachodu. Ale niektórzy zachowują się, jakby prawo i porządek były reliktami przeszłości. A przecież to wciąż Stany Zjednoczone. A tu, w Ameryce, prawo własności nie może być naruszane. Mamy prawo zająć terytorium, utrzymać się i go bronić. Jasne, odebraliśmy ziemię Indianom. Nie ma sensu zakłamywać historii, ale zrobiliśmy to siłą, a tylko siła może pchnąć nas teraz naprzód. Nie będziemy się poddawać bandzie despotów. Jeśli federalni, wieczyści czy lubieżcy myślą, że mogą się rozbijać po mojej ręce, krzoczek, to srogo się zdziwią. Najsilniejsi przetrwają. Najsilniejsi zdobędą i najsilniejsi zwyciężą. Okej, oni gdzieś to mają wejście do bunkra. Nie wierzcie kłamstwu. Weź się posłuchaj, Cope. Prawo i porządek to relikty przeszłości. O czym ty do diabła gadasz? Ale tak, tu. Masz rację, że teraz liczy się tylko siła. Siła i całe mnóstwo cholernej amunicji. No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. No i mieli. Właśnie, dobra. Dobre jest. Taką duży włas podważył tym jakimś nożykiem. Skubany. Nic tu nie mają. Co to? A. Notatki? Dobra, nieźle. Nice.
Okej, okay, cel. Obozy wypadowe są rozrzucane są wzdłuż wielu ważnych tras. Muszę się z nimi zająć, w przeciwnym razie ciągle będą trafiać na snajperów. Pułapki z linek albo gorsze niespodzianki. O, to dobrze. Przepis odblokowano. Łowca obozów wypadowych. Koktajl regeneracyjny. Oj, nice. Schematy. O tak, zajebiście. Hej, tu ja mogę się przespać, szafa na broń. No to idziemy się kimnąć. To było dobre, 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 dobre rozwiązanie, słuchajcie. Ogólnie fajna misja. Takie obozy, będziemy to na pewno odbijać. Tak myślałem, słuchajcie, czy by sobie nie zrobić tak, że po prostu będę też z takiej misji pobocznej streamował, ale stwierdziłem, że część osób, która tam nie ogląda na YouTubach, nie chce wchodzić na Twitcha, to stwierdziłem, chociaż ja oczywiście was do mojego Twitcha zachęcam, mimo wszystko z każdym zawsze będę się starał was tam przekonać, żebyście coraz to nowsze osoby tam się pojawiały na tym Twitchu, bo jest naprawdę to jest bardzo dobra platforma. Ej, co ty robisz? Tylko po prostu czasami wy się też musicie do tego przekonać, co po niektórzy, bo słuchajcie, może to dziwnie zabrzmi, ale mam tutaj osoby na kanale, które mówiły, że Twitch nie, B. Spróbowały raz, pojawiły się na streamie i zostały. I słuchajcie, co najlepsze, zostały i powiedziały, że wow, Twitch jest spoko, jeśli chodzi o streaming. Także naprawdę spróbujcie, chociaż raz spróbujcie, jak będę streamował, wbijcie. To naprawdę jest okej. Okej, przebijalność pocisków. Niektóre rodzaje broni są tak potężne, że jeden wystrzelony z nich pocisk jest w stanie przebić kilku wrogów. Kiedy używasz karabinów snajperskich lub innych rodzajów potężnej broni, spróbuj ustawić się tak, aby mieć na linii strzału kilka celów. O! No i nice. Dobra. No to cóż, ja robię sobie tutaj zapis. Zrobię sobie szybki zapis. Pierwsza 25. Czy to jest ta godzina? 35. Nie wiem, jak te szybkie zapisy działają, ale jak coś, to sobie wolę jeszcze cyknąć normalnie. Dobra, słuchajcie. Także cóż, dzisiaj się żegnamy. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. I hej, hej. I przypominam o tym, że odcinki są codziennie. Oczywiście, słuchajcie, link do Twitcha macie w opisie. Na razie.